Witam serdecznie w gameplayu gry SimCity. Przeszedłem już irytujący samouczek, którego nie da się wyłączyć. Nie wiem skąd się pojawił, bo przecież chyba powinna gra wiedzieć, że już w to grałem. No, może coś płaskiego sobie weźmiemy na ułatwienia. Tylko, czy tu będę miał sąsiadów? Nie bardzo. A, dobra, jednak może jakieś takie bardziej, no może takie, nawet jeśli wyjdzie mi gdzieś most, to jakoś go przeżyję. Z nazwami zawsze. Jest problem. Nie będziemy piaskownicy robić. A co to region z jednym miastem? Czy chcemy rzekę przez środek? Nie chcemy za bardzo. Z drugiej strony wybrzeże by się przydało. Ale można robić porty. Takie troszeczkę. Troszeczkę wszystko i nic. A nic, ale na początek wystarczy. Okej. Naprawdę gra traktuje nas jak głupków. Przez środek zrobimy sobie aleję taką dwupasmową. Gdzie można to wyłączyć? Proszę bardzo. To nie wiem, po co to komu, ale dobrze, nie będzie. Dobra. Mam nadzieję, że teraz się odczepi. No cóż, jestem raczej wyznawcą prostokątnych planów budowy z alejami głównymi. Wiem, że czasem te miasta nie wyglądają może tak fajnie, jakbyśmy chcieli, bo są bardzo prostokątne, ale... Okej. Tak, potrzebna nam jest elektrownia. Nie stać nas. Okej, kana, trudno. Woda. Zobaczmy mapę. O, wody wszędzie, pełno. Okej. W takim razie, proszę bardzo. Mamy wodę. Jak mamy wodę, to będziemy mieli ścieki.
razie niestety, a zróbmy sobie tu jakąś polną dróżkę, no, żeby można było do tego czegoś dojechać. No dobra, stąd. Co jest? Później sobie to inaczej rozwiążemy, ale póki co. Co byście chcieli? Sklepy? O, pewnie, że dam wam sklep. A jakże? I to nawet blisko. Strefę przemysłową. Cóż. No, gdzieś troszkę dalej, tylko że przydałaby się troszkę lepsza droga, bo zaraz będą korki. Dobra, dobra, no przecież dopiero zaczynam nocowy. Wiem, że mam problem z budżetem. Aha, ratusz. No, przydałby się. Tylko, gdzie by go tu dać? Damy go sobie gdzieś, gdzie nie będzie zabierał jakichś ekstra terenów, czyli strefy przemysłowej. Miasto nazwać. A co nazwie tej brakuje? Okej. Chcecie bambu, to macie bambu. No dobra, Simy, osiedlajcie się. Za 10 godzin zbankrutuję. A jak będzie bankrutować, to wezmę sobie pożyczkę. Na razie się osiedlajcie. Kochaniutce. Dla niewiedzących podpowiadam. Całe dystrykty bądź wzdłuż ulic wyznaczamy strefy, trzymając kontrol. Tak. Kopalnie węgla. W sumie. Kopalnia rudy. Będziemy mogli robić hutę. Sprzedawać żelastwo. I szybno w tory. Na razie jesteśmy na plusie. A to dlatego, że nie bawimy się chwilowo w zbędne wydatki. Także zyski szybko rosną. Możemy
Cóż, możemy. Co może? Możemy zbudować. Elektrownię jądrową to jest bardzo, ale to bardzo zły pomysł. Gdzie się budowało? Stacja benzynowa? Gdzieś tu były takie, no. A, no tak. Kopalnictwo. Kopalnię węgla możemy zbudować. Musielibyśmy zobaczyć, gdzie mamy węgiel. No ale nie mamy tu jakichś straszliwie wielkich, prawda, pokładów tego węgla. Rudy jeszcze mniej. No okej, okay, dobrze. No to sobie na razie jednak darujemy, zbudujemy sobie drogę. Przełożymy aleję. O! Braknie nam kapusty. Albo sałaty. No nic. Na razie, żeby temu zapobiec, robimy sobie więcej stref. Zarabiających. A co się tu stało? Nie będą chcieli jeździć. Nie. Się zrobiło, no coś niesamowitego. O, tak. No tak nie chcę. O, rety, rety, rety. Okej. Jakoś będzie działać chyba. No nic, strefy, strefy, strefy. Proszę bardzo, żeby nie było za dużo zanieczyszczeń. Proszę bardzo, żeby nam tu powstawały jakieś pieniążki. Okej. Kiedyś zrobię.
czego by chcieli? Może strefę mieszkalną, ale... Ale gdzie się zmieniało, żeby nie była... No, pracowników nie ma. Okej. Budujcie Simowie. Tutaj zostawię sobie miejsce na drogi. Co prawda jeszcze mnie na nie nie stać, ale kiedyś będą. Tutaj takie trochę jest z górki. Okej. Więcej Simów. Gdzieś się zmieniało strefy na większe, ale... Więcej przemysłu? Aż tak nie. Będziemy dymić sąsiadom. Nie ma popytu na przemysł, ale to pewnie dlatego, że nie ma pracowników. Zaraz sobie dorobimy i pracowników. Sorry kochani, ale jesteście na drodze. Przypomina się autostopem przez galaktykę, ale... To jest obwodnica, musi iść. Dobrze, teraz pytanie, no tak. Nie ma zapotrzebowania na handel, nie wiem czemu. Już chyba teraz będzie dość. No nie wiem, czy to w tej odsłonie gry samemu się decydowało, gdzie są strefy ciężkiego zamieszkania, lekkiego zamieszkania, jak to tam zwał, tak zwał. Jak tam przemysł? No parków nie ma. Parków nie ma, no nie ma parków, bo szkoda mi pieniędzy na parki. Ale jakiś malutki. Ała. Dobra. Nie drogi wytrzymałem. Dobra, starczy. Nie przesadzajmy. Bo się rozwydrzą. Dobra, spójrzmy troszkę wolniej.
kogo to wiem. Trzy świątynie im udawać. 1000 simelonów. Trochę słabo. Zamiast tego dokończymy sobie arterian, czyli nasz kręgosłup miasta. O. Za mało odbiorców. Proszę bardzo. Ci nie będą zachwyceni, bo jest przemysł w pobliżu. No ale chyba nie ma wyjścia. A jak się będą zachowywać dobrze? O! Porutka. No, to nie wyszło. Trudno. Jedyne, na co narzekają, to zdaje się służba zdrowia. No dobrze, jakiś mały ośrodek zdrowia możemy im tu postawić. Chyba nie mamy wyjścia, no bo to będą narzekać cały czas. No, bliżej przemysłu. Za. To ileż to kosztuje? 20 tysięcy. Wow. Szybciej płacić podatki. Szybciej, szybciej. Płacić, płacić. No nie będę brał pożyczki, żeby wam kupić szpital. Zacząć spadać, trzeba zrobić też miejsce na późniejszą rozbudowę. Dla sąsiadów, powiadacie, żeby dla sąsiadów, to chyba trzeba by to rozbudować nieco. Nie szkodzi. Dobra. Ale dla sąsiadów powiadać. Okej. Nie będzie sąsiadów. No, trudno. Trzeba było grać sieciowo, to by byli. A tak. A czemu tu nie chcą mieszkać? Dobra, troszkę komercji by chcieli. Troszkę można by zrobić.
strefy teraz są za darmo. Kiedyś się płaciło za strefy. Za chwilę będziemy mieli problem ze śmieciami, a ja zajmę wszystkie miejsca już. Centrum recyklingu to jest fajna rzecz. Ale na razie nic nie narzekają. Ok, szybciej. W sumie trudno mi będzie dzielić jakoś te odcinki, a nie chciałbym się zbytnio rozpędzać w czasie, więc ten pierwszy odcinek chyba sobie zakończę w tym miejscu. No cóż, dzięki za oglądanie. A mam nadzieję, że jeżeli ktoś lubi, a ja lubię, to można sobie popatrzeć. Zapraszam do obejrzenia następnego odcinka.